Être dans de beaux draps. Dosłownie, być w pięknych prześcieradłach. Co może oznaczać ten zwrot? Życie w dobrobycie? A może przebywanie w pięknym miejscu? Ani jedno, ani drugie. Wyrażenie to pojawiło się w XVIII wieku, kiedy słowo drap oznaczało szaty. Pierwotnie brzmiało être dans de beaux draps blancs, być w pięknych białych szatach. Nawiązywało do zwyczaju oblekania w białe sukno osób, które zgrzeszyły. Strój taki był więc powodem do wstydu. W XIX wieku, kiedy biel zaczęto kojarzyć z czystością i cnotą, zwrot został pozbawiony swego ostatniego członu i w tej formie funkcjonuje do dziś. Oznacza być w skomplikowanej, kłopotliwej, żenującej sytuacji. Être dans de beaux draps, być w pięknych prześcieradłach. Wymyśl polski odpowiednik tego wyrażenia.